Witam tutaj, Drop 994, w kolejnym odcinku Zagrajmy Wiedźmin. Jesteśmy już w jaskini, w której są ci kolejni pomocnicy, nadzorcy. Nie no, co ja gadam. W którym są ci kolejni bandyci Salamandry, co zbierają te zioła dla... Coś mi nie dziś ta gadka w tym odcinku. Zbierają zioła na narkotyki, no. No, ci wyglądają dość słabo. Boże, jakim ja mieczem walczę. Taki skoncentrowany jestem w tym odcinku. Zatarłeś Salamandro! Na pomoc! Walczyłem z drewnem mieczem przeciwko ludziom. Naprawdę. Nie ma nic do roboty. Pomoc, nareszcie! Panowie cię zesłali. Jesteście wolni. Słyszycie, chłopy? Wracamy do domów! Zanim odejdziecie, opowiedzcie mi o Salamandrze. Trzymali nas w obozowisku. Pracujących grup jest więcej. Jedną z nich można podobno znaleźć w pobliżu dawnej przesieki. Dzięki. No dobra, i ciekawe, gdzie ta przesieka. To już nic nie zabiorę. Ciach. Aha. No to tutaj powinienem jakoś przejść. Tak na szybkiego. Wiecie, co mnie dziwi? Czy tego Geralta to nie kują w nogi te kolce? No naprawdę, ma tą semaczugę z kolcami. I to mu się nie wbija w kolano? No, trochę dziwne. Dobra, są. Nie ten miecz. Tym razem dobrze popatrzę. To temu mi tak długo z nimi schodziło w tej jaskini. Zaznajem, w ogóle nie uzbrojenie, a nic mi tak długo z nimi schodziło. Nie no, uwielbiam, jak się tak głowy turlają. Dzięki niech będą panom, nasz wybawca. Jesteście wolni. Jak możemy się odwdzięczyć? Co wiecie o Salamandrze? Założyli bazę w dawnym obozowisku nieludzi. Rozplenili się jak robactwo. Potrzeba armii, żeby ich stamtąd wykurzyć. Wejście do obozu to samobójstwo. Dziękuję. Czyli, że mam się udać teraz do Waski. No to chodźmy do tej Waski. Uwolniłem wszystkich cyglarzy. Dzięki nim wiem więcej o obozie Salamandry. Dziękuję, Białowłosy. Wszystkie skarby świata nie wystarczą, by wynagrodzić twoją odwagę. Jeśli istotnie chcesz dopaść wszystkich bandytów, udaj się do Hierofanta w Gaju. Druidzi śledzą Salamandrę. Tak zrobię. Zastanawiałam się nad nagrodą i już wiem, że zasługujesz na najlepsze
co możemy ci dać. O, to błogosławię cię błogosławieństwem panów i przyjmuję do naszej wspólnoty. Od tej chwili możesz nurzać się w świętych wodach bagna z radością w sercu. Zaprawdę, czuję się zaszczycony, bo któż jest ponad panami? No, super nagroda. No i znowu będziemy się teleportować do druidów. Zrobiliby mniejsze te bagna, bo tak to muszę biegać potem. Nie wiadomo jak. Dobra, jesteśmy już w tym gaju druidów. Jesteśmy już do tego hierofanta. Wygląda jak wielebny. Witaj, wędrowcze. Witaj. Czy moje starcze oczy mnie mylą? Czy to Geralt, słynny biały wilk? W rzeczy samej. Skąd mnie znasz? Wiele o tobie słyszałem od naszego wspólnego znajomego, Myszowora. Straciłem pamięć. Niestety nie wiem, kim jest Myszowór. Może potrafię ci pomóc, gdybyś zechciał zostać wśród nas kilka lat. Przykro mi, ale wzywają mnie ważne sprawy. Tak, biały wilku? Witaj, czcigodny. Waska mówiła, że możesz mi pomóc w sprawie dziwnych bandytów ze znakami salamandry. Witaj, biały wilku. Wiem, co cię sprowadza. Słyszałem to w szumie wiatru tańczącego w koronach drzew. Widziałem oczami zwierząt. Wiesz, czemu przychodzę? Walczysz z salamandrą. Uratowałeś wielu ludzi i ocaliłeś wiele stworzeń przed ich plugawymi eksperymentami. Nie możesz dostać się do ich sekretnej bazy. Jest dobrze strzeżona. Nawet samotny wilk nie da rady przedrzeć się przez zabezpieczenia. Wszystko się zgadza. Możesz mi pomóc? Chyba tak. Dowódca salamandry chce zmusić nas, byśmy wykorzystali magię natury do ich celów. Zaproponuję mu spotkanie na neutralnej ziemi. Wtedy nasze szanse będą równe. Zgoda. Czego ode mnie oczekujesz? Przynieś mi grzyb zwany psilocybem, który rośnie w jaskini strzeżonej przez kuroliszki. Jest mi potrzebny do sporządzenia próbki mikstury, która zachęci salamandry do tego spotkania. Kiedy spotkamy się z przywódcą salamandry, postaram się pomóc ci w walce. No dobra. Wspominałeś, że mamy wspólnych znajomych. Można tak powiedzieć. Mój dawny znajomy. Niestety już... Również grywam, więc jest szansa, że kiedyś... Gdy nauczysz się grać, jak zobaczysz, co to... Opa, mnie nie interesuje to. Znaczy, nie interesuje mnie ta gra w pokra. Tak. Gdzie ja to mam iść? Po tego grzyba? Halucyna? Jak ja tego nienawidzę, no to po prostu biegam po tych bagnach jak porąbany, szukać jakichś grzybków, halucynków, gadać z jakimiś osobami, każdy jest w innych częściach bagna. Dobrze, jesteśmy już w jaskini, no i szukajmy tego grzyba. Podobno mają to być te kuroliszki. Nie kuroliszki, dobrze. Łykniemy sobie jeszcze kota. Już tylko jeden został? Nie, to czemu one są takie? A to nawet dobrze, mam się miejsce zwolnie. Czy koty mam przecież? Dobrze, i co, i widzimy lepiej? No, chyba lepiej widzimy, dobra. Tu jest zasypane. To nic ciekawego. No to pewnie trzeba iść tędy.
To chyba było wcześniej zasypane. Dobra, są kuroliszki. Mam nadzieję, że nie będę walczył z dwoma na raz, ale pewnie tak będzie. Chociaż nie. Prawda sobie elegancko siedzi. Się do nas nie zbliża. Gdzie te szczątki chcę zabrać? No i nie mogę zabrać szczątek, no. Fajnie on tu przewraca tym mieczem tak wokół ciała. O, fajnie, nowy poziom. Może w tym sarkofagu jest ten grzyb. Dwuręczny topór stalowy, a to jest co? Może będzie więcej warty. Mogę zabrać te szczątki? No, nareszcie. Bierzemy. Szkoda, że nie znowu ta głowa króliszka. O, chyba czuję, że będzie. Nauczymy się nowego znaku. Jakiś krąg wiszących kamieni. Jak nic, mamy nowy znak opanowany. Oj. Nie, znak tam nie doszedł, ale coś się stało. Błogosławieństwo ziemi. Nadarzenie znaku Queen zwiększono na 50%, który to jest, co on robi. Generuje ochronną tarczę. Po co mi takie coś? Dobra, szukamy tego grzyba dalej. Nie, na tych kanałach to ten króliszek był chyba jakiś mocniejszy. To się wydają jakieś takie słabsze. Nie ma nigdzie tych grzybów? Jest! Widzę go. Silocyp. Nie no, w sam raz przyszedł. Skończyłem z tamtym. Nie no, podejdźmy jeszcze do tego zmasakrowanego ciała. Może będzie coś ciekawego. Po cichutku. A nic ciekawego, dobra. Mam pomysła. Ale nie mogę zabrać tego psiolodzka. No to mój pomysł się troszkę zepsuł. Chciałem szybko go zabrać i uciekać, no ale... chyba nie wyszło. Dobra, dawaj tego psiolzyba. Jak to mam zabrać? Dawaj tego grzyba. No i pięknie. Muszę teraz go zanieść temu wieśniakowi. Jeśli spodobał się filmik, kliknij fajne.